Porto de Itaguaçu, Paparecidzie, rzeka Paraíba, krzyż, miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Co się zaczęło? A zaraz opowiem, jak będę przy sanktuarium. Przepis na podróże. Witajcie z Aparecidy, z największego sanktuarium maryjnego w Brazylii, a drugiego co do wielkości w Ameryce Łacińskiej, gdyż przybywa tutaj od 4 do 6 milionów rocznie pielgrzymów. Kult sanktuarium rozpoczął się od 1717 roku, kiedy to w okolicznej rzece Trzech Rybaków wyłowiło figurkę Matki Boskiej. Udali się na połów, przez wiele godzin nie mogli nic złowić. No i wyłowili figurkę, najpierw tułów, a później głowę. I od momentu, kiedy wyłowili tą figurkę, ryby, sieci uginały się właśnie od wielkiej ilości wyławianych ryb. Figurka ma kolor czarny, nie jest duża, może nie jest szczególna, ma wysokość około 40 cm. W tamtym czasie takich figurek było bardzo dużo. Ludzie uznali tą figurkę za świętą, za ważną i zaczęli się do niej modlić. I dochodziło tutaj do wielu cudów, do wielu uzdrowień. Około 1790 roku przechodziła tutaj grupa niewolników, których jeden z nich poprosił, żeby pomodlić się do Matki Boskiej. I w momencie, kiedy zaczął się modlić, spadły z niego kajdany, co uznano również za cud. Piękne miejsce. Za mną sanktuarium, gdzie znajduje się figurka, a my jesteśmy na wzgórzu Trzech Rybaków, stąd rozpościera się ładna panorama na sanktuarium, które wygląda jeszcze raz właśnie tak. Na tyłach bazyliki przy ogromnym parkingu jest szereg straganów, sklepików z dewocjonaliami. Miejsce, które można przetłumaczyć jako restaurację. Taki food court tak zwany. No i zwróćcie uwagę, akwarium. To jest chyba bardziej dla dzieci. No i też takie muzeum. Drugie muzeum, bo jedno jest przy bazylice sam. To od strony parkingu jest wejście do bazyliki, która przypomina trochę bazylikę Świętego Piotra w Watykanie. Mamy tutaj kaplicę Zmartwychwstania, gdzie są pochowani kardynałowie. No i tutaj na górze mamy figury 12 apostołów z atrybutami, więc od razu po atrybutach można poznać, który jest którym apostołem. Święty Paweł z mieczem, Święty Piotr z kluczami i kolejni apostołowie. Tu mamy wejście do bazyliki. W oddali jest widoczna niewielka figurka Matki Boskiej. 40 cm. No i na ekranach można obserwować na żywo, ile tam ludzi się gromadzi. Kiedy będziecie szukać drogi do figurki Matki Boskiej, kierujcie się za znakami Visita i Machem. Kaplica Najświętszego Sakramentu, która znajduje się wewnątrz bazyliki, i piękna mozaika czterech ewangelistów ufundowana przez papieża Jana Pawła II podczas wizyty w 1908. W
wielu miejscach są takie mapki, które pokazują, gdzie jesteśmy, gdzie musimy się udać, ale to wszystko jest tak pięknie oznaczone, że mało kto na nie nawet patrzy. Tutaj zaraz na prawo od sanktuarium znajduje się stacja kolejki, którą za 26 reali, tam i z powrotem, lub 30 reali, razem z wejściem na wieżę z krzyżem, można wjechać na wzgórze, skąd rozpościera się również piękna panorama na bazylikę. O, zobaczmy. Sala das Promesas. Tu mamy wejście. Obrazy pokazujące różne cuda związane z Matką Boską z Aparecidy, uwolnienie niewolnika. No i ta sala jest miejscem, gdzie możemy zobaczyć dowód wdzięczności osób, które modliły się do Matki Boskiej z Aparecidy. Potężne miejsce. Różne prezenty, maskotki, zdjęcia na suficie. To jest niesamowite wrażenie. Zobaczcie, ile zdjęć jest. Są osoby, które doznały w jakiś sposób szczególny mocy ze strony Matki Boskiej. Lalki. Rzecz niesamowita. Czegoś takiego chyba nie znajdziecie w innych częściach świata. Muzycy, którzy wiele zawdzięczają. Jest również gablotka, która jest wdzięczność piłkarzy różnych zespołów. Brazylijskich głównie. No i taka dosyć też ciekawa salka, gablota z kaskiem Ayrtona Senny, najbardziej znanego, jednego z najbardziej znanych sportowców brazylijskich, który zginął na torze. A tutaj mamy studio telewizyjne telewizji Aparecida, to jest taki odpowiednik telewizji Trwam. No i na żywo możemy zobaczyć, jest prowadzone nagranie. Już się skończyło, zaraz będzie wejście dziennikarza. Obok kasku Ayrtona Senny mamy koszulkę Ronaldo. On miał któregoś razu problem z kolanem. Przybył tutaj, pomodlił się. I dzięki stawiennictwu Matki Boskiej wyzdrowiał. Mamy również koszulkę Zico. To również takie ciekawe miejsce, że ktoś doznał uzdrowień rąk, nóg, stóp. Przybył tutaj, pomodlił się i po uzdrowieniu wrócił ponownie, no i zostawił jakby swój odlew, taką drewnianą część ciała, które zostało uzdrowione. Miejsce naprawdę niesamowite. Na ścianach bazyliki znajduje się droga krzyżowa. Natomiast z drugiej strony znajdują się takie ciekawe rzeczy jak muzeum i kaplica świec. Tutaj mamy wejście do muzeum. Wychodzi się z windy, żeby podziwiać widoki z wieży o wysokości 100 metrów. Mamy tutaj całą opowieść historii
Matki Boskiej z Aparecidy i piękne widoki na miasto. Wejście do kaplicy świec. Tutaj na terenie sanktuarium Aparecidy, tak jak bywa w innych sanktuariach maryjnych, jest procesja świec, ale ona tylko jest w soboty wieczorem, raz w tygodniu. A tutaj ludzie przychodzą i zapalają świece w różnych intencjach. Zaraz za sanktuarium, za kaplicą świec znajduje się sklep, gdzie można kupić świece. Oczywiście dużo figurek. Można kupić świece i ofiarować. No i również mamy elementy z wosku, które można ofiarować Matce Boskiej, jeżeli mamy ból ręki, ból nogi. I figurka. To jest oficjalna figurka z certyfikatem. 38 cm nawet dokładnie. Jest to idealna kopia. Są również mniejsze figurki, ale tamta jest certyfikowana. Z nowego sanktuarium prowadzi taki most, betonowa kładka, którą niektórzy pokonują na kolanach, do tak zwanej starej bazyliki. Znajduje się przed starą bazyliką, która właśnie została wybudowana, by przechowywać figurkę Matki Boskiej z Aparecidy. Do 1960 roku, zanim została wybudowana nowa bazylika, właśnie tutaj ta figurka się znajdowała. Teraz w ołtarzu znajduje się kopia. Eu, embora digno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas tive o desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Jestem już po wizycie w sanktuarium Matki Bożej w Aparecidzie. Mam trochę mieszane uczucia, dlatego że chyba zbyt dużo komercji jest. Zobaczcie tutaj też sklepik przy sklepiku. Ja wiem, że to jest sanktuarium, że ludzie chcą kupować jakieś pamiątki, dewocjonalia i tego typu rzeczy, ale chyba trochę za dużo tego jest. Tutaj jakby wiele osób nie skupia się na tym, co jest najważniejsze, a więc figurka Matki Boskiej. No niemniej jednak dużo takich sklepów z pamiątkami, dewocjonaliami, ale dobrze zorganizowane. Duże parkingi, dużo bardzo toalet jest. I jest też dużo restauracji, więc jest sporo miejsc, gdzie można zjeść, napić się czegoś dobrego. O, tutaj właśnie przy akwarium, zwróćcie uwagę, za mną w tamtą stronę jest sanktuarium, a tutaj, zobaczcie co tu się dzieje, zaraz przy sanktuarium. Tyle, przepis na podróże.